wyglądać kompletnie inaczej. Myślę, że mogliśmy na pewno urwać seta, a nawet dwa, jak pokazał pierwszy czy ten trzeci set. No, przeprowadziliśmy nawet 4 punktami, straciliśmy szybko przewagę, no bo nie ma co ukrywać, że Skra ma jedną z lepszych zagrywek w plus lidze i właśnie to pokazała dzisiaj na parkiecie. No, rozstrzelali nas tą zagrywką i doszli i dlatego nie udało nam się wygrać tych 2 setów. Ale to jest kluczowy element, no i fajną robotę się wykonał Patryk Szczurek, no i w pewnym momencie Bartek, który odpalił, zrobił 3 asy bodajże, czy tam były 2 przychodzące piłki, no ale wiadomo, to skończyło się korzyścią dla nas. Reszta zespołu no, starała się jak najbardziej utrudnić zagrywką, no, ale nie ma co ukrywać, nie mamy takie zagrywki jak był Chatów i to też jest wiadomo problem w dalszej grze. Nie jest łatwo grać ze słabą zagrywką, bo łatwiej też jest dla przeciwnika ustawić, rozegrać akcję na szybszej piłce, a nam trudniej ustawić blok. Na pewno nie wygraną, ale punkty będziemy zbierać. Potrafimy grać dobrze, pokazujemy to, że potrafimy grać dobrze, z każdym meczem jest coraz lepiej. Trzeba tylko nas wierzyć, my też się wierzymy, wiemy, że robimy progres, jesteśmy też tak naprawdę niedoświadczonym zespołem, bo jest dużo młodych zawodników, takich na przykład typu ja, który gra pierwszy sezon i staram się robić co mogę, tak jak wielu innych chłopaków. Bartek też pokazuje, że jako nowy zawodnik w plus lidze radzi sobie naprawdę dobrze, no i myślę, że z biegiem czasu my będziemy grali też lepszą siatkówkę, a co zaskutkuje też pozytywnym wynikiem. Ja powiem tak, ja już ten mecz skasowałem ze swojej pamięci, nie chcę pamiętać o takich meczach, bo chcieliśmy tam na pewno wygrać ten mecz, w jakich to by nie było okolicznościach, w jakim to by nie było stylu, ale chcieliśmy go wygrać. Niedosyt na pewno jest, ale walczymy dalej o punkty. Nie mamy co z tym zrobić, nie cofniemy czasu. Jest dosyć dobra z naszej strony. Gdy ryzykowaliśmy zagrywką w pierwszym i w trzecim secie, przynosiło to efekty. Zbliżyliśmy się do drużyny z Bełchatowa na punkty, nawet mieliśmy prowadzenie. Myślę, że zadecydowały niuanse. Niuanse w postaci dogrania piłki wystawy. I myślę, że to zadecydowało, bo przy wynikach, kiedy gra się na styku, to takie drobne piłki decydują o końcowym wyniku. A no, jest nam bardzo przykro, bo naprawdę było blisko, żeby urwać set, może dwa. Byłoby, myślę, że dla każdego fajnie i na przyszłe mecze byłaby dużo lepsza atmosfera. Mimo wszystko jesteśmy szczęśliwi, że jest lepsza gra i mam nadzieję, że to będzie jeszcze lepiej. Jest duży niedosyt, tak. Bo po to się wychodzi na boisko, żeby walczyć, żeby zdobywać punkty i jeżeli z najlepszymi potrafimy nawiązać walkę i może brakuje tego doświadczenia. Miejmy nadzieję, że to zaprezentuje i będziemy zdobywać nas punkty. Trzeba przyznać, że Bydgoszcz to nie jest słaba drużyna i jeżeli postawi swoje twarde warunki, to nie jedna drużyna tutaj może przegrać seta czy też mecz. Jeżeli tylko grają na wysokim poziomie i utrzymują go, no to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko się im przeciwstawić. I myślę, że był taki fragment przede wszystkim w trzecim secie, gdzie zagrywkę wzmocnili i nam przyniosło to kilka błędów w przyjęciu, ale później staraliśmy się nadrobić to w innych elementach, jak i również swoją zagrywką próbowaliśmy utrudnić zadanie drużynie z Bydgoszczy. Jeszcze doświadczenie, które jest zbierane przez różnego rodzaju trudne spotkania na różnym szczeblu, procentuje w takich meczach. I myślę, że młodzież, która dzisiaj była też na boisku, zachowała się bardzo rozsądnie i z zimną krwią respektowała założenia taktyczne i myślę, że to było kluczem przede wszystkim do zwycięstwa. Z tych punktów, które wygraliśmy, cieszymy się przede wszystkim, że mogliśmy grać tutaj w Bydgoszczy przy tak wspaniałej publiczności i ja myślę, że najważniejsze jest dla nas to zwycięstwo i tak jak powiedziałem na początku, łatamy dziury i czekamy na tych wszystkich, którzy gdzieś tam podczas tej naszej epidemii ucierpieli.